Jestem wyprodukowany na czyjeś podobieństwo. Po surowcach wnoszę, na pewno nie na eksport. Popękany forma, nie odlewali. Nikt nie zauważył, chyba byli pijani. Potem długą taśmą na obróbkę końcową przybili mi do czaszki tabliczkę znamionową. Na niej numer partii, data produkcji, krótki opis przeznaczenia, instrukcja obsługi. Wysłali w świat, bym spełnił przeznaczenie, lecz tak wadliwy produkt nie miał szans powodzenia. Tabliczkę przez sen zerwałem jednym ruchem, już nikt nie wie, jak mnie użyć i do czego służę. W fabryce ludzi pusz wielkich aspiracji, niesprawny sprzęt i pijane majstry. Z fabryki ludzi produkty aspołeczne, nieprzystosowane i bezużyteczne. Tak się zastanawiam, jakie są powody tworzenia fabryk czego, co się samo rodzi. Może wyższe racje wspólnego bezpieczeństwa wymagają fabryk ludzi pozbawionych człowieczeństwa. Choć muszę cierpieć przez wady produkcyjne, na głowie po tabliczce mam widoczną bliznę. Choćby być szczęśliwym szczęściem, muszę sobie wmawiać, piję zawadliwe formy i alkoholizm majstra. W fabryce ludzi plus wielkich aspiracji, niesprawny sprzęt i pijane majstry. Z fabryki ludzi produkty aspołeczne, nieprzystosowane i bezużyteczne. Dziękujemy wam bardzo, a nawet bardziej. Cześć! Prosimy, bo to dla nas ważne bardzo.